siadaczka. Uwolnił się spod opieki obrońcy, podaje na pole karne, tu szarpa, główka, gol! 2-1. Smolarek. Wypuścił Grębosza, Grębosz na doskonałej pozycji na wysokości pola karnego, tuż przy linii końcowej boiska, dośrodkowanie, jest Braga, główka i gol! Gol! Jest pan w stanie przestrzelić bramkę Legii? Jakbym nie był, to bym nie wychodził na boisko. Z jakim zostawieniem wyszliście na mecz? Będziemy wygrać, po prostu teraz wszędzie widzę, zdoła przeprowadzić akcję, sprytnie sobie poradził Cicko i teraz pędzi on, a po prawej stronie Dębiński, przydałoby się podanie do Dębińskiego, nie, Cicko próbuje zaskoczyć Wojnę i gol! Poniedziałek 22 października 2018 roku, proszę nie regulować odbiorników, to jest wersja zremasterowana, niestety głos jeszcze nie doszedł do sprawności po cieszeniu się po wspaniałym występie Widzewa w Chorzowie, no ale zaczynamy i przejdźmy do merytoryki. Gdyby Mrożkowski był chirurgiem, byłby znany na świecie fachowcem. O chirurgu Mrożkowskim pisane byłyby pochwalne artykuły w międzynarodowej prasie. Fachowiec Mrożkowski prowadziłby sympozja na uniwersytetach medycznych, a zamiast serialu Grey's Anatomy mielibyśmy światowy hit Anatomia Mrożkowskiego. Po czym można wysnuć takie wnioski? Po sposobie, w jakim trener Mrożkowski składa wyjściową jedenastkę Dumy Miasta Łodzi. Każdy kolejny tydzień pokazuje, że Radosław Mrożkowski jest wnikliwym obserwatorem życia codziennego drużyny, ma sprawne oko chirurga, idealnie stawia diagnozę i co najważniejsze, przywraca drużynę Widzewa do piłkarskiego życia. Z tygodnia na tydzień kroki zespołu są coraz pewniejsze, począwszy od solidnej defensywy, a skończywszy na szybkim biegu skrzydłowych i mega walecznych napastnikach. Dzisiaj ze mną warsztat chirurga Mrożkowskiego będzie podziwiać... Pablo, cześć. Witam się serdecznie, Pablo. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli pierwsze rzeczy najważniejsze, jak mówią ładnie Anglicy. Jak sobotnia potyczka? Super. Super potyczka sobotnia. Inna niż dotychczasowe wyjazdowe nasze potyczki w tym sezonie. Szybkie ustawienie meczu. Zaskoczony byłem od samego początku tym, jak widzę w gra i no i druga połowa już była dosyć, można powiedzieć, taka nudna. Nie można było się spodziewać czegoś więcej po tej pierwszej, już takiej super. No co mogę powiedzieć, że nasz doktor chirurg Mrożkowski no w pierwszej połowie to jakby stworzył jakiegoś takiego Frankensteina, no, który wszystko potrafił po prostu na swojej drodze, nie wiem, pokonać, zniszczyć. No, ruch Chorzów nie mógł się jakoś przeciwstawić Widzewowi, więc tutaj ja właśnie nie wiem, czy Mrożkowski, co to jest, czy on robi operacje plastyczne po prostu i upiększa przy każdym występie Widzewa to naszą drużynę, bo powiem ci szczerze, miałem pewne obawy patrząc na skład Widzewa, widząc, że wystąpi Wełna, wystąpi Giba z Mikołaj, wystąpi Mąka i Świderski, przecież już ich skreśliliśmy, już oni mieli nie grać. Zuziak, to coś jaka ja pamiętam z poprzedniego sezonu tak naprawdę. I tutaj co się dzieje? No naprawdę, takie piękne ciało wybiegło pobiegać, no i po prostu zmiażdżyło ruch Chorzów. No, mecz przyjaźni na trybunach, ale na murawie, no niestety, znaczy stety, niestety. No a na murawie no po prostu nie było żadnych ceregieli z drużyną z Chorzowa, no i zasłużone zwycięstwo. Jestem pod wrażeniem bardzo, nie widziałem tak dobrze grającej drużyny Widzewa w pierwszej połowie jeszcze chyba w tym sezonie. Moim zdaniem najlepsze 45 minut Widzewa. No tutaj przyłączę się do twoich opinii, do twojego zdania. Muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że do składu wrócił reprezentant U20 Konrad Gutowski. Czytając wypowiedzi jego po tym, jak wrócił do Widzewa, to miałem wrażenie, że pewna klapka psychiczna się otworzyła i ten chłopak naprawdę, zakładam, że już wierzy w siebie, ale teraz widać, że po prostu wyżyny futbolu są na wyciągnięcie ręki. On ma talent, popiera to ciężką pracą, no i nie będę ukrywał, że cieszę się, że wrócił do składu. Mecz zakończył, no w sumie nawet nie zakończył, ale no zakończył piękną bramką, po prostu piękne uderzenie, cudowna bramka. Ja tak jestem trochę stonowany tym wszystkim, bo tak naprawdę
całe 45 minut strasznie mi się podobało, natomiast jestem pod wielkim wrażeniem takiego trójkąta widzewskiego, bo nie nazwę go trójkątem bermudzkim, Świderski, Mąka i ktoś trzeci. Mąka maczał palce przy trzech bramkach, bo trzecia bramka to przecież jest jego dośrodkowanie z rzutu rożnego. Świderski też był asystentem drugiego stopnia i no głowa Świderskiego to była asystentem drugiego stopnia, a później już tylko dobitka. No i Zuziak, no też fajna bramka, dobre dołożenie nogi, otwierająca wynik spotkania. No nic, tylko po prostu szczęka opadła do samej ziemi i w sumie zastanawiam się, czy Mrożkowski, gdyby nie był dentystą, to czy nie ustawiałaby się kolejka widzewskich kibiców? No, mówisz o tej trójce. No to właśnie było dla mnie największym zaskoczeniem. To jak to wyglądało, jak ci zawodnicy pracowali w pierwszej połowie. Z tej pierwszej jedenastki w zasadzie, jeżeli byśmy przyjęli tą teorię, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia, to w zasadzie mogliby wyjść ci sami panowie w meczu z GKS-em Bełchatów. No, ja jestem po prostu zdziwiony tym, jak ci zawodnicy, których my już skreślamy, teraz już możemy skreślić na przykład Falona, okaże się zaraz, że Falon wróci i posadzi kogoś na ławce rezerwowych na jakieś 3 spotkania. Tego mu życzę, chociaż no już też zapomnieliśmy na przykład o tym zawodniku. Bramki, o których wspomniałeś, ta pierwsza, no dla mnie no to wyglądało coś takiego jakby z gry wideo. To wszystko, jak to wyszło, podania, wbiegnięcie na wolne pole, to dośrodkowanie Mąki przepiękne, bramka też super, Gutowski w ogóle tak powiedziałem kiedyś, że jest taki bezczelny, tylko że w dobrym słowa tego znaczeniu, tutaj też do Mąki pokazywał, rozłożył ręce, że chce podanie dostać, Mąka to zauważył, podał mu, strzelił. Do Gutowskiego jeszcze zobacz, jak on się wypowiada po meczu. On ma chyba 19 lat. To nie wygląda, że to jest chłopak 19-letni. Naprawdę, taki dość, znaczy taki ułożony, wiedzący, co chce od życia. No, trzymam za niego kciuki. Sądzę, że nie, no, że chyba nie będziemy cieszyć się ogrom Widzewie zbyt długo, bo on się strasznie wyróżnia. To już chyba jego piąta bramka, prawda? Wiesz co? Czwarta albo piąta. No tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o Gutowskiego, no to muszę powiedzieć, oglądajmy Gutowskiego, ponieważ tak szybko odchodzi. Więc taka parafraza. Oczywiście, no życzę mu tego, żeby jak grał najdłużej w Widzewie, ale no myślę, że jednak rozwój swojej osoby piłkarskiej spowoduje, że jednak te na chwilę obecną Widzew będzie troszkę zbyt małym światem piłkarskim dla tego zawodnika. No i mam nadzieję, że Widzew zarobi na tym zawodniku spore pieniądze. Chociaż z drugiej strony, jeżeli wszyscy powtarzają, że młody zawodnik musi grać, no to Widzew też może być dobrym jeszcze miejscem dla niego, aby kontynuował tutaj przygodę w pierwszej lidze, później w Ekstraklasie. Nawet może jeden sezon w Ekstraklasie, bo jednak też niektórzy się po prostu odbijają, jak gdzieś pojadą na zachód. No, wolałbym, żeby pojechał gdzieś na zachód niż gdzieś do jakiegoś innego miasta polskiego, ale no to byłoby chyba nierozsądne po prostu przychodzić gdzieś w Polsce, bo wiesz, bo tak on wygląda i tak się wypowiada, to wszystko wygląda super. A jeszcze chciałem, no bo mówimy o Gutowskim, młodym zawodniku, a ja chciałem pochwalić właśnie Mikołaja Gibasa, na którego tak patrzyłem, bo wcześniej nie mogłem tak za bardzo zobaczyć właśnie, jak on gra. I chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to w którymś meczu to wchodził tak już w, jak był wynik, może nieustalone, ale już w drugiej połowie, a tutaj od początku wyszedł i powiem ci szczerze, na początku go chwaliłem tak w przerwie meczu, później obejrzałem jeszcze raz tą pierwszą połowę, no i tak już ta ocena moja jest, no dalej zagrał poprawne spotkanie, czasem pewna taka niedokładność mu się wkrada, ale mimo wszystko widzę, że chyba nasi środkowi obrońcy czują się lepiej, jak on gra, dlatego że on bardzo dobrze asekuruje, jeżeli ktokolwiek idzie do przodu, czy nawet boczny obrońca, to on naprawdę rozgląda się, wie, że tą przestrzeń za zawodnikiem, który wyszedł do przodu, fajnie chroni, jakby coś się stało przy stracie piłki. Oprócz tego taki im dłużej myśli, tym tego zagrania są coraz gorsze. Wydaje mi się, że po prostu pierwszy impuls zawsze ma taki lepszy i podanie lepsze, i żeby utrzymać piłkę.
No to tak a propos właśnie Gibasa. Tak mówię, no nikt nie tęsknił za Christo, za Pauliusem, więc moim zdaniem Gibas pozytywne zawody. No i pozytywne zawody obrona. Gdyby nie ten samobójczy gol i faul w ogóle na Kozłowskim, nasza obrona super zawody. No i weźmy pod uwagę to, że to był mecz wyjazdowy. No. I nasze wyjazdy zawsze były takie troszkę, o wiele słabsze niż mecze u siebie. Więc ja jestem pod wrażeniem tego meczu w Chorzowie. No i doktor zrobił dobrą diagnozę. Te wszystkie skalpele były dobrze naoszczone, pociął to wszystko tak, poskładał. Szwy w zasadzie niewidoczne. No normalnie cacy, no wiesz, pacjent wyszedł, zaczął biegać, no jest w pełnej formie, no. Ja tutaj po raz kolejny przyłączę się do twoich pochwał. Zacznę właśnie od przodu, czyli od napastnika Świderskiego. Natomiast bardzo podobała mi się gra Mąki. Wiem, że wiele rzeczy mówiliśmy już tutaj. Trochę przypominał mi takiego Jordana Hendersona, który cofa się gdzieś tam między pierwszą a drugą linię i rozgrywał piłkę, jego przyjęcie i rozrzucenie akcji. No, wspaniałe. Czasami piłka nie naszła na wrzutkę. Natomiast bardzo podobała mi się dojrzała gra jego, bardzo podobała mi się dojrzała gra Zuziaka. W pierwszej połowie kunsz techniczny tego zawodnika powalał mnie. W ogóle zawodnicy Widzewa, to jest kolejny mecz, kiedy wyróżniają się pod względem fizycznym. Są szybsi, agresywniejsi. Radek Sylwestrzak, wspaniałe wyprowadzenie piłki. Przecież rajd chyba 60-metrowy, gdzieś tam co prawda na samym końcu to podanie prostopadłe zostało przecięte. Natomiast Kozłowski, wysoko podchodzący, podłączający się po akcje ofensywne. Z drugiej strony Wełna, na początku co prawda gdzieś najmniej pewny, przepraszam, z obrońców, ale super to wyglądało. Bardzo wysoko podchodziła pierwsza linia właśnie obrony, gdzie no łapali albo na faule, albo odbierali piłkę zawodnikom ruchu. Czasami zdarzało się już przy kole środkowym, więc jestem pod dużym wrażeniem tego, jak to wszystko działało i do nie będę ukrywał taki Widzew, no aż chce się oglądać, to zostawia się wszystko jak się ziemniaki gotują, to niech się gotują. Po prostu rzuca się wszystko, idzie się oglądać taki Widzew. No i cieszę się, że w końcu doczekaliśmy takich Widzew, który potrafi być odskocznią dla Łodzia, dla ludzi, którzy kibicują Widzewowi. I ten Widzew dostarcza olbrzymiej radości w swoim kibicom. Dokładnie, ale tak jak mówiłeś na temat tego pressingu, to było właśnie bardzo fajne, jak Mąka ze Świderskim atakowali tych obrońców. A jeśli piłka przeszła do drugiej linii, to był doskok naszych zawodników, no ruch Chorzów naprawdę, bo to może wyglądać tak, że ruch Chorzów zagrał bardzo źle, a mi się wydaje, że my zagraliśmy jako monolit bardzo dobrze, bo tutaj nie można powiedzieć, po tej pierwszej połowie ja wspomniałem o Wełnie, ale tak naprawdę to nie można powiedzieć, że ktoś zagrał słaby mecz, czy się nie sprawdził. I co ciekawe, te zmiany, które były w drugiej połowie, to zeszli zawodnicy, którzy byli zaangażowani w bramki. Czyli wiesz, dopiero teraz zobaczyłem sobie tak, kto schodził, kto wszedł z ławki, to zeszli zawodnicy, którzy strzelali bramki, no i Mąka, no chyba powiemy, że zawodnik meczu, no bo 3 asysty to też rzadko się zdarza, prawda? Tak, zgodzę się z tobą, natomiast wiesz, szukając tych zawodników do miana gracza meczu, no to na przykład ja jestem bardzo pod dużym wrażeniem też Świderskiego. Ja nie wiem, czy on trafił na słabszy dzień zawodnika ruchu, ale po prostu kiwał tego swojego, ten swój plaster chorzowski, jak chciał. Piłka przychodziła z lewej nogi na prawą, był silniejszy fizycznie, no wykorzystał wszystkie swoje atuty. Jestem po prostu pod wielkim wrażeniem tego, jakie metamorfozy przechodzą zawodnicy, tak jak już powiedzieliśmy na początku, którzy do jeszcze niedawna byli skreślani przez piłkarską społeczność kibiców Widzewa. No, fajnie to wygląda, cieszę się, że ci zawodnicy wracają i dają taki duży impuls pierwszemu zespołowi. Tutaj co do Świderskiego, to wygląda jakby brał garściami od Daniela Mąki. Tak mi się wydaje, bo naprawdę zaangażowanie jego i też po poprzednim meczu takie stonowanie w wywiadzie, chociaż strzelił bramkę, cieszył się z tego, ale naprawdę widać mniej tego radosnego takiego chłopaka, a już bardziej takiego dojrzałego faceta, który wie, co chce.
też jestem pod wrażeniem Daniela. I jeszcze wiesz co, fajnie, że pojawiło się wideo z 10 bramkami, które strzelił. To bardzo, bardzo fajnie. Oby części takiej właśnie kompilacji naszych zawodników, to jest super. I wiesz, jeszcze ten komentarz, kiedy awansowaliśmy, to super się ogląda. No też brawa dla Widzew TV. No i brawa dla naszego zawodnika, że 10 bramek strzelił. No to, to też jest no tak, bo gdyby w sumie nie strzelił, to nie byłoby z czego robić tego materiału. Dokładnie. Jak na szczęście nie mamy takiej, nie jesteśmy w takim trudnym momencie piłkarskim, ale czasami zdarzają się kompilacje złośliwe. Na zasadzie wszystkie bramki Torresa w Chelsea w danym sezonie, bo akurat przez 2 minuty leciał ciemny obraz. Więc akurat w tej kwestii jest super, że jest materiał, z którego można wybierać. Przejdźmy teraz do... Ale to też znowu jest... Skreślaliśmy Świderskiego, jak był w tym samym graju Smudy. Czyli to też jest zasługa teraz trenera Mroczkowskiego, ta forma właśnie Świdra? No i myślę, że to można rozdzielić tak, nie wiem czy pół na pół, ale myślę, że i sam zawodnik też może sam sobie pogratulować, ale zakładam, że coś dotarło, musiało dotrzeć, czy wskazówki, czy praca z trenerem Mroczkowskim. Ciekawi mnie, jak zawodnicy będą kiedyś się wypowiadali na temat tego, jak układała się współpraca z trenerem Mroczkowskim. To mnie ciekawi, bo to jest takie, wiesz, teraz w ogóle nie ma tematu, no bo nikt nie porusza takiego tematu, bo wszystko jest super. Ale teraz mnie ciekawi, jak oni będą za ileś sezonów wspominali to w wywiadach, że jak to w książkach wyglądało. To będą autobiografie albo biografie, ale to będą książki, mówię ci, o kolejnym wielkim Widzewie. W drodze na salony. No, dlaczego nie? No dobra, ale chciałem się teraz zadać takie troszkę inne pytanie. Właśnie a propos tego wczorajszego, przepraszam, sobotniego meczu z Ruchem. Mamy dwa zespoły, olbrzymia historia piłki nożnej, wiele klubowych trofeów, no i zgodzisz się ze mną, że obydwa kluby miały w swoich historiach niezliczone rzesze wybitnych piłkarzy. Kluby były również prowadzone przez nietuzinkowych trenerów, takich jak Fornalik, Lęczyk, Jezierski czy Machciński. No akurat to są nazwiska, które łączą obydwa kluby. To w sumie na tym podobieństwa się kończą, ale na chwilę obecną rozmijamy się niestety z Ruchem na tej piłkarskiej autostradzie. No nie tak miało to wszystko wyglądać. Pablo, wracając jeszcze do Widzewa Mroczkowskiego i do organizacji naszego kochanego klubu, myślę, że jeżeli wymienilibyśmy i piłkarzy, i trenera, czyli wzięli piłkarzy Ruchu i trenera, który prowadzi Ruch, no to nie wyglądałoby tak dobrze i zdrowo, jak to wygląda dzisiaj. No na pewno. No tutaj, no tak, tak. Ja nie śledzę tak, wiesz, no zawsze zerkam po prostu jak Chorzewianom idzie, ale spodziewałem się naprawdę czegoś więcej. Ale to ja znowu też nie twierdzę, że Ruch zagrał słabo. Moim zdaniem to Widzew zagrał bardzo, bardzo dobre spotkanie. A ja tu chciałem tylko powiedzieć, właśnie nawiązując do tej mojego małego, krótkiego wywodu, że chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, jaką dobrą pracę wykonuje Mroczkowski i zarząd Widzewa. Ja wiem, że to byli zawodnicy, których sprowadzał częściowo Smuda i Cechesz, ale naprawdę przykład Ruchu w moim odczuciu pokazuje, jak trudno jest zbudować drużynę, jak trudno zbudować taki sukces, jaki obecnie ma Widzew. I w związku z tym, no, szapoba dla wszystkich osób, które prowadzą Widzew, które są zaangażowane w jego odbudowę, bo to, co teraz widzimy, jest stworzone dzięki ciężkiej, ale też wydaje mi się mądrej pracy. No i też nie będę ukrywał, że duża w tym zasługa samego trenera. No i chyba trzeba podziękować wszystkim osobom, które postawiły wabank i zwolniły Smudę, a zatrudniły trenera Mroczkowskiego tuż przed zakończeniem trzeciej ligi. Tak, zgodzę się, ale wiesz, były też obawy, bo sporo osób mówiło o tym, że trener Mroczkowski jest taki konfliktowy, że ciężko buduje relacje z ludźmi, ale ja już to też tutaj jak rozmawialiśmy, kiedyś mówiłem, że zarządzanie no nie wiem, grupą 30, 40 osób, czy współpracą z 40, wiesz, facetami przede wszystkim, to nie jest łatwe. Tu ciężko się dogadać, żeby wszyscy szli w jednym kierunku, jak jest 5 osób, 10 osób, a co dopiero jak masz 30, 40 i część jest niezadowolona, bo na przykład nie gra. No chociaż było widać teraz na przykład, też tylko wspomnę, że były te wybory. No i ciężko współpracować po prostu między ludźmi, a jemu to się udaje i no chwała mu za to. Ja byłem za nim
i też chciałem też Fornalika, jeżeli nie on, to Fornalika, bo dla mnie to są tacy panowie, którzy nie błyszczą może na konferencjach, ale po prostu ciężka praca, systematyczna praca i to później właśnie się odzwierciedla w dobrych wynikach. Może nie to są, nie są to trenerzy na pierwsze strony tych magazynów sportowych, nie powiedzą jakiegoś kontrowersyjnego zdania na podczas konferencji, ale po prostu robią dobrą robotę. No. No to chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz. Czy na tym etapie rozgrywek spodziewałeś się 12-punktowej przewagi nad czwartym zespołem? Nie, nie spodziewałem się. Czego się spodziewałeś? Spodziewałem się tego, jak przyszedł Smuda, że będziemy jechali tak, właśnie tak, a tak się nie stało. A tutaj spodziewałem się, że będzie bardziej wyrównany, znaczy... Liga dosyć jest wyrównana, można powiedzieć, tylko że my odskoczyliśmy, my po prostu przerastamy na tą chwilę ligę, ale sądziłem, że ta może pierwsza piątka będzie trzymała się jeszcze bliżej Widzewa. Tutaj się okazuje, że im bliżej meczu Widzewa, to drużyny zaczynają tracić formę, gubić punkty i jak 3 tygodnie temu się patrzy na przykład na jakiś zespół, no akurat nie dotyczyło to Ruchu, ale chodziło to o drużyny z czołówki. Jeżeli patrzyliśmy na przykład, że o, Siarka przyjedzie, no to tuż przed meczami Widzewa już, nie wiem, czy to już jest jakiś symptom taki po prostu miękkich nóg przed meczem z Widzewem, ale no, tracą formę, tracą punkty i no, powiem tak, że może mówimy już, tak się śmiejemy, czy tam na Twitterze, że jest nuda, nic się nie dzieje, no po prostu no, jak w polskim filmie, ale na przykład ten mecz w Chorzowie pokazał, że jak jest jakość, to po prostu to daje to, że jest o czym rozmawiać, jest co oglądać, jest jak spędzić czas. A jak tej jakości nie ma, no to niestety to będzie takie byle jakie. I też pamiętasz, rozmawialiśmy w poprzednim sezonie na temat, czy są ważne punkty, czy ważne są, czy ważna jest jakość. No i teraz, jeżeli tej jakości nie będzie, a będą same punkty i będziemy mieli 12 punktów przewagi cały czas, a tej jakości nie będzie, to będzie taki, to będzie nudne. Niekompletne, tutaj widzimy, że w tym momencie widzę, no. Totalnie dominuje ligę, nikt nie może zarzucić tego, że to jest psimś swędem, totalnie zdominował i stylem, i punktami, i nie można przyczepić się na chwilę obecną do tego, że jest jakimś papierowym liderem. Jest liderem... I zawodnicy, wiesz, zawodnicy zaskakują nas, trener nas zaskakuje, tutaj właśnie kogoś skreślamy, ktoś się, wiesz, odbudowuje formę, tutaj no właśnie to wszystko jest, no naprawdę, są emocje na Widzewie, ja się cieszę, wiesz, no w zasadzie, zobacz, my już rozmawiamy prawie 20 chyba minut i o meczu takim, więc to coś musi być w tym, że po prostu, że jest dobrze, no. Są emocje na Widzewie, to jest najważniejsze. To ja tylko chciałem powiedzieć, że niszym Football Managerze ostatni dzień okienka transferowego wyglądał dla mnie, jakby ktoś wpisał citko i rozwiązał worek z pieniędzmi. No i na bazie tego, no nie kupiliśmy najlepszych zawodników, ale kupiliśmy dobrych możliwych. Ja wiem, że Michaliewicz jest zawodnikiem, który no, ma podwójnych sponsorów, natomiast na chwilę obecną wygląda na to, że Widzew będzie szedł na rekordy. Przyłączam się również do tutaj komentarza twojego, kiedy mówisz, że pojawiają się głosy, że jest nudno, że brak emocji. Natomiast tak naprawdę w marketingu sportowym, w momencie, kiedy jest jeden zespół, który ustanawia takie rekordy, jak na chwilę obecną Widzew, a przypominam, że to jest na chwilę obecną 11 meczów bez porażki i 7 kolejnych zwycięstw, no to tymi rekordami należy również się bawić. Rekordy to jest element, który przyciąga ludzi na trybuny i uważam, że dział marketingu może bardzo ładnie rozegrać właśnie bicie rekordu przez Widzew, ponieważ chlubne rekordy to cyfry, o których ludzie pragną mówić i myślę, że z którymi się identyfikują. Na przykład chciałem ci zadać takie pytanie a propos rekordów. Czy znasz jakiś polski klub, który przeszedł przez cały sezon w Ekstraklasie, nie przegrywając meczu? Znam taki klub. Jaki to jest klub? To jest Widzew Łódź. Bardzo proszę. Czyli Widzew napisał w tamtym czasie historię, na podstawie liczb, to znaczy liczba przegranych 0. Dziękuję bardzo. Proszę. I tym można się bawić. No dobra. A Pablo, zapomniałeś, bo wczoraj były wybory, aha, a my zapomnieliśmy o konstytucji Widzewa. Właśnie. A jaka jest konstytucja Widzewa, gdybyś mógł nam przypomnieć? Działać dla dobra Widzewa. Ale coś jeszcze o stadionie. No, że Widzew powinien mieć własną bazę treningową. Dobrze, że mi przypomniałeś. No, to jest oczywiste. Ale ja chciałem to powiedzieć na końcu. Aha, no ale dobrze. To skoro
skoro już powiedzieliśmy sobie o tym, że była świetna robota napastników, którzy wybiegali też mecz, no to skoro bieganie, no to tak, takim trochę trudnym tematem przejdę do biegu z historią Widzewa. Myślę, że to była bardzo fajna inicjatywa, która miała miejsce w sobotę z rana. 5 kilometrów, 602 biegaczy, dwie kategorie, kategoria mężczyzn i kategoria kobiet. Widzewskie środowisko bawiąc uczy i ucząc bawi. Myślę, że sobotni bieg to świetna integracja widzewskiego środowiska, która została połączona z edukacją na temat klubowej historii. Pablo, daję Ci głos. Super inicjatywa. Chcę się dowiedzieć tylko, kiedy będzie termin wiosenny i chciałbym się pojawić i też się przebiec. No nie no, dla mnie jestem pod wrażeniem tego, co się wydarzyło. Żałuję, że mi nie było w Łodzi. Dobra, 5 kilometrów to jest coś takiego, co każdy może zrobić, że każdy może się przygotować, nie wiem, no, sądzę, że do 5 kilometrów, no to jeżeli nikt nigdy nie biegał, no to sądzę, że 2-3 tygodnie truchtania dadzą ci to, że staniesz na starcie i w takim gronie wystartujesz, przebiegniesz 5 kilometrów, a tutaj w takim towarzystwie widzewskim, no to naprawdę ludzie chyba dostawali skrzydeł i no, słyszałem, że dobre robili nawet wyniki. No, dla mnie ta inicjatywa jest super. Sądzę, że w kolejnym lekko będzie ponad 1000. Ja już sobie marzę o widzewskim maratonie. Właśnie na tym to powinno, wiesz, na tym to powinno polegać, żebyśmy właśnie się skrzykiwali, tutaj jest mecz, tutaj jest bieganie, tutaj mogą być jeszcze jakieś inne rzeczy, aby wiesz, w sposób fajny spędzać czas. Mi się podoba, że to były panie, panowie, młodzież, osoby starsze, wiesz, widziałeś tą całą galerię z tego wydarzenia, no to cały przedział ludzi, ja jestem, no nic, ja się jaram po prostu tym, że to będzie na wiosnę i chciałbym, żeby to było, kiedy jest mecz Widzewa w ten sam weekend, bo bym po prostu miał tą wisienkę na torcie jeszcze. No. No to może się okazać, że jeszcze przed meczem Widzewa jest mecz koszykarek, więc tak naprawdę cały dzień z Widzewem. Powiem szczerze, Paweł, że taki luźny flashback mam przed oczyma, kiedy oglądam te zdjęcia z sobotniego biegu i bardzo przypominają mi się zdjęcia, historia z biegu Liverpoolu, gdzie ludzie wystrojeni w barwy albo czerwieni, czyli Liverpool lub niebieski, no Everton, biegają razem, żeby uczcić osoby zmarłe na stadionie Hillsborough. Pamiętam, że w wielu tych biegach biorą udział osoby, które są zaangażowane w życie jednego lub drugiego klubu. No ale też muszę tylko powiedzieć, że pamiętam, że właśnie na linii startu stał wtedy Rafa Benitez, który oklaskiwał biegaczy i to też przebijał z nimi piątki. Zmierzam tylko do tego, że bardzo, coraz bardziej przypomina mi to taki angielski, casualowy zwyczaj spędzania weekendu z klubem, ale też właśnie myślę, że żaden klub w Polsce nie ma takiego pierwiastka angielskości i naprawdę to, co się w ogóle dzieje na Widzewie, to tak jednoczy i to jest tak super sprawa, że po prostu gdyby nie finanse, to naprawdę wsiadłbym w pierwszy samolot i po prostu mieszkałbym w Łodzi, chciałbym być tą częścią, namacalną częścią tkanki społecznej Widzewa, bo no tak jak mówię, no, ale niestety finanse przeszkadzają i to jest ten taki, ale codziennie oglądam sobie rzeczy w internecie, no i gdzieś moja energia i dobre myśli wędrują właśnie w stronę widzewskiego środowiska. Mówisz o biegu Liverpoolu, Alex Klarek mówił o kolejnym biegu, że chyba będzie kończył się na stadionie Widzewa. Wyobraź właśnie, tak sobie wyobraziłem to, jak to usłyszałem, biegniesz i na przykład wbiegasz w ten korytarz taki bramę, a tam na przykład jest szpaler piłkarzy czy koszykarek Widzewa. Wbiegasz na stadion, a na stadionie już czekają twoi kumple, rodzina i wiesz, też cię dopingują. No, naprawdę to jest fajne. Ci, którzy nigdy nie biegli w życiu, to ja zapraszam, a poza tym to, że ja zapraszam. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że było chyba 600 pakietów, żeby wystartować i no nie wszyscy, którzy mogli je nabyć, je nabyli, bo po prostu za szybko to się rozeszło. Tam było więcej chętnych do startu. A jeszcze patrząc na zdjęcia, na to, jak to było zorganizowane, to wyglądało, Witek, to był pierwszy bieg, ale to była pełna profeska. To jak to było zrobione, to wiesz, to nie było tak, że spotkajmy się w parku, ktoś gwizdnie, startujemy i biegniemy. To była profeska, wiesz, normalnie czasy podane.
Super, super, wielkie brawa. O to chodzi właśnie w Widzewie. Ja też powiem, że myślę, że w fajnych czasów dożyliśmy, gdzie środowisko widzewskie organizuje się oddolnie. No, oczywiście nie można zapomnieć o roli klubu, który jednak wykorzystuje swoje dosyć potężne kanały medialne do propagowania tego eventu. Jeżeli chodzi również o taką bardzo fajną akcję, chociaż tak dosyć takim smutnym środowisku, no to muszę pogratulować wielkiego serca widzewiakom, którzy odwiedzili dzieci na onkologii. No nie będę ukrywał, że tak no ciężko by się zrobiło, ale no. No i także gratuluję i cieszę się, że piłkarze Widzewa nie myślą tylko o sobie, ale również myślą o tych, którzy potrzebują tej pomocy najbardziej. Ale to widzisz, to jest tutaj plus, bo często na przykład może nie narzekamy, ale właśnie zastanawiamy się, co można zrobić w klubie lepiej. I tutaj właśnie brawa dla osób, które wpadły na taki pomysł, żeby odwiedzić na przykład dzieciaki w szpitalu. Tutaj, znaczy wiesz, w ogóle ten tydzień był cały taki pełen emocji, bo bardzo dużo się działo, prawda? Była konferencja w poniedziałek. Przeskakujemy do tej konferencji od razu? Tak, myślę, że tak. Chciałem tylko powiedzieć, że no wiesz, Pablo, czasami musi być wolniej, żeby w przyszłym tygodniu było po prostu więcej atrakcji. No po prostu nie można zawsze jechać 120 km na godzinę. Czasami trzeba przed zakrętem zwolnić. No muszę też powiedzieć, tutaj sobie zaznaczyłem taki punkt, że to, co się teraz dzieje w niedawnej przeszłości, bardzo kontrastuje do panowania smutnego Voldemorta Piasecznego. No i cieszę się, że to w ogóle wszystko rośnie, tak jak dosłownie rosną rośliny na spalonym gruncie. Bardzo fajnie to wszystko odżywa. No i cieszę się, że w niewielkim stopniu możemy opisywać te cudowne zmartwychwstanie widzewskiego życia. Dobra, to przejdźmy teraz właśnie do konferencji, która miała miejsce w poniedziałek. Dużo rzeczy zostało tam wspomnianych. Najważniejsze to, rozumiem, aplikacja. Moim zdaniem bardzo ładna, bardzo atrakcyjna, bardzo user-friendly, nie, ciężko jest mi powiedzieć po polsku. No i taka intuicyjna i bardzo podoba mi się to, że dopieszczonej logotyp klubu i za każdym razem, kiedy dostaję nową wiadomość, to przychodzi właśnie takie powiadomienie w górnym rogu mojego telefonu i w związku z tym mogę na bieżąco śledzić życie Widzewa. Kto jeszcze takiej aplikacji nie ma, no to można ją pobrać albo ze strony oficjalnej, albo ze sklepu Google Play. Gorąco zapraszamy. Oczywiście. Ja jestem właśnie zaskoczony tą estetycznością tej aplikacji. To jest najładniejsza aplikacja, jaką mam na telefonie. I to nie dlatego, że jest Widzewa, po prostu ona jest śliczna. Bardzo ładnie wygląda. Zdjęcia, które widzę na aplikacji, zdecydowanie lepiej prezentują się na aplikacji niż na przykład na ekranie monitora komputerowego. Dzięki temu, że są te notyfikacje, te powiadomienia, że dostaję informacje na temat kolejnego wideo, może które jest udostępnione, albo raportu meczowego, czy informacje o koszykarkach, o wszystkim, co się dzieje w klubie, to tak naprawdę ja już nie wchodzę na oficjalną stronę klubu. Ja mam wszystko to teraz w telefonie i to jest super. Jeszcze co ciekawe, przed meczem z Ruchem Chorzów wyszedłem na spacer z moim Amigo z napędem 4x4 i sobie idę, dostaję, wiesz, no, telefon mi trzęsie się, patrzę, dostaję notyfikację, rozpoczyna się transmisja meczu. No i wiesz, jestem w szczerym polu, naciskam sobie, rzeczywiście pokazana już murawa, wszystko działa, nic mi się nie zacięło jeszcze. No nie wiem, no jestem pod wielkim wrażeniem. Też chyba powinniśmy wspomnieć, że to 5.12 firma z Łodzi wzięła się za tą aplikację. Ja no jestem, no i dalej, jestem pod wrażeniem. Tak samo, no wszystko jest na tip-top w Widzewie na razie i za co się Widzew nie bierze, to wszystko wychodzi, bo i ten bieg wyglądał bardzo profesjonalnie, aplikacja wygląda też super. I ma być poprawiona chyba strona Widzewa, tak było powiedziane na konferencji, chyba po nowym roku będzie nowa strona Widzewa. Będzie w języku prawdopodobnie angielskim. Jaki drugi język sugerujesz? Jaki będzie?
Nie, jako marketer powiem ci, nie wiem skąd jest największa największa liczba odwiedzin. No i wtedy z tego kraju zakładam, że ze względu na kibicowskie znajomości. Może rzeczywiście to jest Rosja i może to powinna być Rosja. A Łódź ma gdzieś tam jakieś konotacje biznesowe ze Związkiem Radzieckim byłym, a obecnie z Rosją, więc nie widzę powodu, dla którego takie kontakty nie powinny być oświeżone właśnie za pomocą rosyjsko-językowej strony widzenia. A jakie konotacje? Jakie konotacje? Rosyjskie, tak. Przecież biznes był, przemysł... myślałem, dobrze, to oczywiście, tak, z Imperium Rosyjskim, tak. Był biznes. No dobra, ale wiesz co, Pablo, bo tak tutaj w tym momencie tak klepiemy się po plecach, ale ja powiem, że widzę twój punkt widzenia i też zgodzę się z tym, że Widzew idzie w bardzo dobrym kierunku, takim organizacyjno-wizualnym, natomiast... Nie będę ukrywał, że myślę, że Widzew stać troszkę na więcej, jeżeli chodzi na przykład o tą konferencję prasową. Aha. My sobie tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, wymienialiśmy sobie uwagi, co nam się podobało, co nam się nie podobało. I rozumiem w ogóle strasznie świetne, innowacyjne pomysły, jeżeli chodzi o cały właśnie ten projekt Widzew bliżej, bo to tutaj musimy wspomnieć, że to teraz chyba w dniu dzisiejszym nawet w Sieradzu i w Opocznie, czyli w miastach Widzewa, otwarte są nowe stanowiska z ubraniami. Nie wiem, czy to jest miejsce zarządzane przez Widzew, czy to jest tylko franczyza, ciężko jest im powiedzieć, natomiast docelowo ma być takich 10 dodatkowych punktów, gdzie będzie można zakupić odzież naszego ulubionego i kochanego klubu. Dzień później po tej konferencji, o ile dobrze kojarzę, pamiętam, że był list napisany z Widzewa, jeżeli chodzi o tereny startu i modernizację, która ma przyczynić się do powstania bazy treningowej dla naszego klubu. Bardzo podoba mi się pomysł Widzew Market. Czy coś mógłbyś więcej na ten temat powiedzieć? Bo tak zabrałem głos. Widzew Market. Tu spotkałem się z taką opinią, czy wiesz, czy to wypali. Mi się wydaje, że z tego, co usłyszałem, to Widzew stworzy platformę, na której sponsorzy czy widzewski biznes będzie dostępny dla kibiców. No i na tym będzie czerpał korzyści Widzew, będą, no i jako też jako budowanie społeczności, można powiedzieć, a oprócz tego jeszcze zarabianie. Z taką opinią się spotkałem, czy klub temu sprosta. Jeżeli ta platforma powstanie, to później już wszystko tylko zależy od nas. Wszystko zależy od nas. No, jeżeli ceny będą tam konkurencyjne, no to moim zdaniem to może być sukces. Tutaj też zgodzę się z tobą, Pablo. Tak, właśnie, tutaj akurat myślę, że tworząc taki projekt trzeba popatrzeć na silne i słabe strony zagrożenia i możliwości, czyli tak zwany SWOT, czyli wszyscy ci, kto studiują marketing i zarządzanie, no to wiedzą, że to jest jedna z podstawowych lekcji zarządzania biznesem. No i nie będę ukrywał, że przede wszystkim świetna wiadomość, ponieważ okazuje się, że Widzew no myśli. Myślenie polega na tym, że ktoś sobie w klubie zdał sprawę z tego, że w przyszłym sezonie odpadną wpływy z Widzew TV. Nie wiem, czy ta platforma to jest przychód pasywny, to znaczy, że Widzew tylko postawi platformę i później połączy kupującego ze sprzedawcą i w sumie jest dużo pytań. Tutaj mówiłem rozmawiałem wcześniej z tobą i mówiłem o różnych znakach zapytania. Ogólnie to ta konferencja prasowa dziwiła mnie w ubogość pytań ze strony dziennikarzy, ale to może też świadczy o jakości naszych dziennikarzy, no bo nie będę ukrywał, że ja naprawdę jestem laikiem, jeżeli chodzi o biznes, ale pierwsza rzecz, które przychodzą mi do głowy, to jest pytanie, jaki jest tak naprawdę spodziewany przychód Widzewa, jakie są koszta takiego przedsięwzięcia, jakie są największe zagrożenia takiego projektu, czy Widzew ma środki ludzkie na przeprowadzenie tego projektu. Kolejnym pytaniem jest, czy klub będzie odpowiedzialny za organizację działu operacyjnego, a być może będzie tylko to firmował i będzie to zupełnie inna firma zewnętrzna. Jaka ma być grupa konsumencka? Ja rozumiem, że to mają być kibice Widzewa, ale o jakim portfelu? I teraz jedyna taka rzecz, która jakby nie jest w zgodzie chyba z tym, co
usłyszałem, ale to jest bardzo łatwe do poprawy. To jest informacja, kiedy pada zdanie, że Widzew chciałby być bliżej swoich kibiców. I to jest naturalne i to jest bardzo fajne. Natomiast myślę, że taką można się też bardzo zbliżyć przez Twitter, Facebook i YouTube, gdzie tak naprawdę kibice zadają mnóstwo pytań klubowi, a tak naprawdę jest niewiele odpowiedzi ze strony klubu. Jest to taki trochę dialog, no nawet nie dialog, chyba a monolog, i nie ma takiego korelacji z tym, co klub właśnie zaproponował na tej konferencji. Myślę, że to bardzo łatwo wyprostować, bo tak naprawdę czas nas teraz, Pawlo, goni, także chciałem już tylko zakończyć i powiedzieć, że gorąco wierzę w jakość tego projektu, ponieważ kibice Widzewa zasługują na to. Moim zdaniem ten projekt może przyciągnąć innych ludzi do korzystania i z usług portalu, ale też z przyjścia na mecz, ponieważ jeżeli ta usługa będzie bardzo dobra, no to ona będzie firmowana nazwą Widzew, no to ludzie automatycznie będą wychodzili z założenia, że na meczu jest równie profesjonalnie, jak cała obsługa tego Widzew Market. No nie będę też ukrywał, że w moim odczuciu bardzo dużo zależy od pionu organizacyjnego Widzewa i od celów, jakie sobie ten pion organizacyjny wyznaczy w sporcie, bo jeżeli nagle okaże się, że Widzew stanie się takim, nie daj Boże, Widzewem cacka, kiedy odcina się kupon od sławy klubu, myślę, że ludzie też przestaną kupować, ponieważ będą utożsamiali jeden produkt z drugim. I tak moim zdaniem wydaje mi się, że duży sukces tego portalu będzie też w dużej mierze zależał od sukcesu sportowego klubu. Tak jest moje zdanie. Wracając jeszcze do konferencji, o której wcześniej wspomniałem, bardzo podobał mi się pomysł w ogóle na wszystkie biznesowe modele. Trochę mało konkretów, dużo pytań. Bardzo podoba, jak już powiedziałem, bardzo podoba mi się aplikacja, bardzo łatwo użytkowanie, a wracając do konferencji i także chciałem zakończyć, że myślę, że jak na tak innowacyjny projekt, którym jest Widzew Market, czy tak na tak wspaniałą aplikację, którą właśnie Widzew wypuścił, no konferencja nie nawiązywała do tej innowacyjności i myślę, że to jest pole jeszcze do zagospodarowania, no ale wierzę, że osoby w Widzewie staną na, pomóż mi teraz, brakuje mi wyrazów, staną po prostu na wysokości zadania i będą mieli skalpele dobrze do tej operacji przygotowane. Tak, i po prostu dostroją się do mroczkowskiego Widzewa, który po prostu rozprawia się z rywalami niczym Kuba rozpruwacz. Dobra, a teraz słuchaj, jeszcze a propos konferencji, to no my patrzymy inaczej na konferencję, bo patrzymy jako kibice Widzewa przez ten pryzmat, a dla osób, które nie są kibicami Widzewa, miałyby oglądać tą konferencję, to ja bym tylko sugerował, że może warto, aby Tarot prowadził tę konferencję, bo jego nie było widać w wizji, ale naprawdę on miał najlepszą, że tak powiem, gadane na tej konferencji, bo na tle naszego prezesa i jeszcze pana odpowiedzialnego za sklep, no to moim zdaniem Tarot wyglądał jako prowadzący konferencję najlepiej i też bardzo dużo miał wiadomości na temat, więc sądzę, że kolejne konferencje takie mógłby sam prowadzić dobrze, dobrze tutaj Marcinowi, tak? Marcin Tarociński, prawda? Dobrze, tak. Dobrze wyszło. Tylko wiesz co, wspomniałeś jeszcze o liście intencyjnym w sprawie terenów startu Łódź, aby tam Akademia Widzewa mogła działać. Jak to skomentujesz? Super pomysł, z tego co wyczytałem, oczywiście mogę być w błędzie, tam będzie bardzo dużo środków własnych Widzewa. Super, bardzo się cieszę. Cieszę się, że Widzew po raz pierwszy, chyba od długiego czasu, nie zdaje się na łaskę i niełaskę kogoś innego, tylko po prostu bierze historię i życie klubu w swoje ręce. Jestem z tego powodu bardzo zbudowany. Mam nadzieję, że wyciągnie też Widzew wnioski z niefortunnego tworzenia Łodzianki, mianowicie będzie wiedział, jak taki projekt ma wyglądać. Rozumiem, że usiądzie przy nim też Marcin Płuska i po prostu wszyscy usiądą razem i powiedzą, że problemy obecne są takie, chcielibyśmy je wyeliminować i że będzie to baza, która będzie w 100% profesjonalna i będzie po prostu Widzew mógł korzystać po to, żeby kolejni adepci Widzewa grali A w Widzewie, B w reprezentacjach Polski. Dla mnie super, super inicjatywa, tylko martwi mnie po prostu to, jakie tam są plany zagospodarowania, jak
był przedstawiony plan chyba dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej, co tam ma być zrobione, no i to tak słabo zgrywa się z pomysłem Widzewa, z tym, co chce zrobić miasto, chyba że to nie był pomysł miasta, tylko był to pomysł jednej ze stron w kampanii wyborczej, więc no ciekawe, ale dobry ruch, no to dobrze, że coś się dzieje w tej kwestii. Pablo, umówiliśmy się na 45 minut, już mamy 40 kilka, więc będziemy już powoli kończyć, natomiast ostatnia, naprawdę ostatnia rzecz, tak swoją laicką wiedzą, jeżeli mógłbym poprosić, to przede wszystkim na początku chciałem powiedzieć, że gratuluję znalezienia jakby sponsora tytularnego dla materiałów z bramkami Widzewa. Naprawdę super. I cieszę się, że właśnie obecny partner biznesowy mocniej wchodzi w życie sportowe klubu. Jestem naprawdę bardzo dumny z tego, że Widzew ma taką markę. Natomiast zastanawiam się, czy nie dałoby może rady dostroić tej reklamy do Widzewa w taki sposób, by Widzew może jako klub prezentował się jeszcze bardziej profesjonalnie i by przyciągnął jeszcze więcej sponsorów i podmiotów, które chciałyby robić tak zwany biznes z naszym klubem. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć przykład klubu Boston Celtic. Ja rozumiem, że to jest zupełnie inna kategoria finansowa i zupełnie inny model biznesowy, natomiast Boston Celtic sprzedał prawa do nazwy, do swoich codziennych programów dotyczących życia klubu w firmie Putnam. To jest firma, która zajmuje się finansami, natomiast zmierzam tylko do tego, że zamiast samej planszy jest po prostu bardzo interaktywna wstawka, gdzie prezenterka informuje nas, że dzisiejsze wiadomości o z życia Boston Celtic prezentuje firma Putnam, która jest liderem w branży finansowej. I w sumie zastanawiam się, czy nie można byłoby zrobić czegoś podobnego, bo myślę, że i sama firma, która się sponsoruje, która sponsoruje Widzew i siebie, by na tym wyszła lepiej. No i Widzew budowałby już taką bardzo profesjonalną markę i profesjonalny obraz siebie w mediach. A propos reklam, to powiem ci szczerze, że jednak to wszystko działa. Fakt, że wiemy, o czym mówisz. Mówisz o tej tablicy, że to nie wygląda zbyt efektownie, tylko powiem ci tak, coś mnie tutaj strzykło, coś mnie zabolało i mówię, kurczę, może jak będę w Polsce, to się przebadam i sobie pomyślałem, gdzie? Profilaktyka zdrowia. No właśnie. Poważnie, od razu, wiesz, pierwsza myśl, nigdy nic tam nie robiłem, ale sobie pomyślałem, mówię, jak jakieś badanie czy coś, skoczę tam. No tak, ale z drugiej strony, gdybyś miał codziennie informacje właśnie taką wideo, profilaktyka i zdrowie, wiecie, teraz wymyślam, no ale profilaktyka i zdrowie, serwis Widzewa, czyli właśnie sponsor w tytule, jako sponsor tytularny wiadomości, to myślę, że nawet taka plansza wcześniej czy później by nie była potrzebna. Dobra, Pablo, kończymy. I ostatnie zdanie. Za tydzień GKS Bełchatów i stawiam 2-0 dla Widzewa. Chciałbym, żeby Widzew przebiegł się po GKS-ie Bełchatów. Tak, takie mam sportowe ambicje. Jakiś wynik? 4-0. No dobra. I ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza to konstytucja, czyli Widzew musi mieć własny obiekt do trenowania i drugi AWE Widzew. Tak. Też sądzę, że Widzew powinien mieć swoją bazę treningową. Cześć! Do zobaczenia. AWE Widzew.